Cześć, witam was serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z cyklu Zagrajmy sobie w Buliego. Ja was dzisiaj serdecznie witam z trzema zwierzakami aż, bo mamy tutaj łosia, mamy niedźwiedzia, jakąś rybę, to chyba jest łosoś. Mogę się mylić, więc piszcie w komentarzach, jeśli się pomyliłem i dajcie znać, co to jest za ryba, bo ja zdecydowanie bardziej kojarzyłbym ryby jakieś akwariowe. Miałem przez kilka dobrych lat akwaria, przewinęło przez akwarium się masę ryb. Tak więc jakby to była jakaś ryba akwariowa, albo było akwarium, to mógłbym jakieś wam, mógłbym się swoją wiedzą pochwalić, a tak, niestety lipa wychodzi z tego. Ale zwierzaki przed swoją śmiercią miały do was małą prośbę, abyście zostawili mi tutaj pod odcinkiem jak najwięcej łapek w górę, jeśli wam się oczywiście odcinek podobał. Ale też nie chcę zaczynać odcinka tylko od próśb i jakichś oczekiwań od was, a te spełnię waszą prośbę. Czytam komentarze, które mi piszecie, więc też zachęcam do komentowania, do jakiejś propozycji i tak dalej. I pójdziemy sobie kupić skuter. Ja skuter już od dawna planowałem, ale czekałem właśnie na zajęcia z fotografiki, aż skończę, bo wtedy dostajemy dwa razy więcej kuponów za rozegrane jakieś tutaj różne konkurencje właśnie w Wesołym Miasteczku. I poza YouTube'em sobie tutaj właśnie pozdobywałem kuponów w odpowiednią ilość, tak aby kupić sobie skuter. Skuter jest warty 75 kuponów. Tak więc dosyć sporo, ale mówię, jak sobie zakończymy tutaj zajęcia z fotografiki, to bez większych problemów będziemy mogli sobie, nie wiem, tam 5 minut zdobyć te kupony. Ja tak tutaj też jeszcze tutaj na chwilę przyjdę i pokażę wam, że najłatwiej jest zdobyć właśnie na tym mocarzu tutaj te kupony. Ja sam je poza YouTube'em zdobywałem, a więc poszło bardzo szybko. Zobaczcie, tutaj w 10 sekund zawsze zdobędziecie praktycznie maksymalny wynik punktowy, czyli 3 kupony. A jak macie zakończone zajęcie z fotografiki, to macie razy 2, czyli 6 kuponów wpada w jakieś 10 sekund, więc polecam to, jeśli będziecie sobie sami grali i chcieli zdobyć jak największą ilość punktów. A myślę, że warto te kupony tutaj sobie zdobywać, bo w tym momencie teraz, którego widzicie, można kupić sobie masę fajnych rzeczy. No mamy między innymi właśnie skuter. Mamy tak maski, jakiś plakat, ten plakat sobie kupię, bo jest fajny. Plakaty chyba potem się pojawią w naszych pokojach, więc też fajnie będzie przyozdobiony ten nasz pokój. Mamy skuter za 75. I jeszcze kupimy sobie w ogóle fajną, zobaczcie, jak fajna koszulka, taka trollolo. Możemy było trollować jakichś znajomych. I kupimy sobie jeszcze jeden plakat. Mam nadzieję, że fajnie przyozdobi nasz pokój. No jeszcze sobie jest kilka rzeczy, które mógłbym kupić, ale jak będę miał czas, to sobie pozdobywam te kupony i coś tam jeszcze pokupuję. Na chwilę obecną to by było tyle, jeśli chodzi o zakupy. Tak więc też chciałem z początku spełnić wasze tutaj prośby. Jak chcielibyście coś jeszcze w Bulim zobaczyć, to piszcie komentarze. Ja naprawdę wszystko czytam i będę chciał właśnie tutaj wam pokazywać w tej grze jak najwięcej. Tylko proszę was, żebyście nie pisali komentarzy w stylu pierwszy, drugi, trzeci, bo pisząc takie komentarze naprawdę łatwo, bardzo łatwo u mnie zarobić bana. Wkurzają mi takie komentarze, bo to jest taki typowy tylko spam. Potem ciężko jest wyczytać jakieś fajne komentarze, wybrać jakieś fajne komentarze, żeby odpowiadać. I też nie lubię komentarzy, jak ktoś wymusza na mnie, abym mu odpisał. I to jest takie założę się, że nie odpiszesz, albo komentarze w stylu legenda głosi, że nie odpisujesz na komentarze. To nic nie wnosi do tej treści w dyskusji. Nie ma jakiejś dyskusji w ogóle. Jak chcecie, żebym wam coś odpowiedział, zadajcie jakieś pytanie czy coś, wtedy normalnie sobie możemy podyskutować. A tak, prosicie się tylko o bana, tak więc tak w ramach wyjaśnień mówię, jak chcecie coś zapytać mnie, to piszcie albo na Asku, albo w komentarzach, albo na Facebooku, na fanpage'u. Odpisuję bardzo często, tak więc piszcie, a postaram się wam odpisać. Tylko normalne komentarze, a nie pierwszy, drugi, trzeci, dziesiąty, pięćsetny, czy któryś tam z kolei. Tak jest, dobra. Zaczynamy sobie tutaj odcinek dzisiejszy na poważnie już od misji Kto jest winny? Tak więc odpalamy ją. Oh, here he is, Mr. Big. Yeah, it was you, creep. What was me? Don't play innocent with us. I tried that when Father caught me with Nanny. He gave me a good thrashing, and I've got half a mind to give you one. Hey, look, just get to the point. Someone stole our boxing trophies, buddy. They were heirlooms. Well, it wasn't me, rich boy, so relax. Well, if it wasn't you, then who was it? I bet it was those greaseballs. I know it, they've always hated us. There's so much for peace in our time, Popper. Just great. Let's get them.
Yes, it's time to teach those poor, disrespectful scum a lesson. Wait, relax. Maybe it wasn't them. Maybe it was someone else. Nobody hates us, apart from them. Oh yeah, they do. Everyone hates you. You're all awful. Oh, la-dee-da. Now he tells us. You are pathetic, Hopkins. You're not a leader. Out of my way. Come on, men. Let's go. Okay. It's war. Hold on. Wait here. I'll go get your trophy back from those greaseballs. Oh, man. Dobra, nikt mi nie ukradł skuterku, tak więc jedziemy sobie na misję i oczywiście no pomożemy chłopakom, mimo że wkurzałem je naprawdę, bo gdziekolwiek idę to mnie rzucają jajami, ale pomożemy. I w ogóle ktoś pisał sobie w komentarzu pod ostatnim odcinkiem, z tego co się orientuję, że Jimmy tak wolno tym rowerkiem jeździ, bo ma krótkie nóżki. No i coś w tym jest, rozśmieszył mnie ten komentarz, coś w tym jest, ale widzicie. Mimo że jest, też w ogóle śmialiście się też na streamie z Jimmy'ego, że tam poruszyliśmy temat właśnie niskich chłopaków i wysokich dziewczyn, czy też na odwrót. I właśnie wszyscy się śmiali, że Jimmy taki mały, każda dziewczyna, nawet najmniejsza, jest wyższa od niego. No jest tym prawdy sporo, ale zobaczcie, chłopak sobie radzi. No jest to tylko gra, ale no zwróćcie uwagę na to. Przez matkę został, że tak brzydko powiem, wydymany. Pojechała sobie z ojczymem na jakiś tam rok miodowy, bo tak to nazwała, rokiem miodowym. Tutaj nowa szkoła, nowe towarzystwo, poradził sobie z nim, a nawet, jak widzicie, zaczął panować całą szkołą, poradził sobie, mimo małych rozmiarów, mimo troszeczkę tutaj lekkiej otyłości, mimo jakby wizerunku, który gdzieś tam jest, powiedzmy, negowany wśród rówieśników w jego wieku. A mimo wszystko robimy wszystko, aby być tutaj najlepsi, nie przejmujemy się tym wszystkim, tak więc... Mimo, że jesteś z niego... O, ty skubańcu! Głupi jeden! Przy mnie mi rower... I co, jeszcze mi... Myślałem, że jeszcze... No, co za... Jeszcze... Powiedzcie, że mnie wsadzą jeszcze za to, że tutaj wziąłem sobie swój skuter! Trzeba gdzieś tutaj schować, bo... Przejadę naokoło... Nie, nie, przejadę naokoło. Co za... Kurde, mówię o tym, że jestem w grze poniżany, wyśmiewany, a tu jeszcze mi jakiś, kurde, imbecyl kradnie mój skuter za moje ciężko zarobione kupony. Dobra, załatwione, idziemy do żelbojów. Alright, Vance, did you guys steal the preppy's trophies? No way, man. After the townie's been saying all that stuff about Lola and made Johnny crazy, we don't care about those stuck-up jerks. The townies? Really? Yeah. And Johnny says you're no friend of ours anymore. But since you got him out, I'll let you walk away from this meeting. Well, since I already beat you, I guess I believe you. Dobra, słuchajcie, ja zrobię jeszcze tutaj fotki, bo muszę do albumu zrobić zdjęcia. Okej, okay, Norton. Norton, jak ten antywirus. Temu jeszcze zrobimy potencję. Nie wiem, czy oni czasami się na mnie nie muszą patrzeć, albo nie wiem, jak to, od czego to zależy. Może temu już zrobiłem zdjęcie, całkiem możliwe. Czasami dla bezpieczeństwa wolę zrobić kilka zdjęć. Tamten gdzie poszedł? Dobra, mniejsza o to. Tutaj jeszcze widzę, że karta jest. Weźmiemy sobie kartę i lecimy. Nie ma co tutaj już przedłużać. No i co? Skuteru nie ma, nie? Już kurde, no co za ludzie? Co za ciecie? Pierdzielone, no. Człowiek sobie kupi skuter i w 5 sekund znika. Ale przynajmniej szybciej się przemieszczam z punktu A do punktu B. A garaży kilka jest w tym. W starym mieście, w nowym mieście. W szkole mamy garaż. No i teraz akurat będę musiał jechać na deskorolca. Tak się nacieszyłem tym skuterem, kurde. Chwila, moment i po skuterze. Ale też powiem wam, zastanawiam się, jak by wyglądały grupy teraz tutaj właśnie w Bulim dwójce, gdyby się pojawiła taka część kiedykolwiek. Pewnie byliby jacyś hipsterzy, emo. Tutaj mamy jakieś żelboi. No gra już swoje ma, tak więc te grupy też tak wyglądają, a nie inaczej. Dzisiaj na dzisiejsze standardy
pewnie grupy, które tutaj w szkole byłyby inne. Piszcie w komentarzach, jak chcielibyście zobaczyć grupy. Zasugerujcie jakieś propozycje. Znajdź punkowców rzucających szczury do skrzyni i zrób im zdjęcie. Dobra, czyli prawdopodobnie muszę zrobić to ściśle tajnie, tak? Dobra. Zauważą mnie? Czy w ogóle mogą mnie zauważyć? Nie zauważyli mnie nawet, więc spoko. Wow, ale mi się teraz wypierdzielił. Na dupa, tu nie przejdę już. No dobra, zejdę sobie tędy przynajmniej. Okej, okay, prawie życie straciłem, ale jestem, żyję. Tu w ogóle mamy wózki widłowe. Chyba nimi nie będę mógł jeździć, nie? Czekajcie, sprawdzę z ciekawości. Nie, nie da się jeździć. W ogóle tutaj po samych aspektach wizualnych można stwierdzić, że nim się nie da jeździć i nic więcej zrobić. Ale dobra. Oni idą tutaj, pójdziemy za nimi. Zastanawiam się, jak oni chcą spalić puchary. W ogóle muzyka leci w tle, nie? Ten się chyba zniechęcił, a ten poszedł dalej. Czy ja w ogóle miałem za nimi iść, czy ja po prostu mam iść? Dobra, idę teraz sobie samemu tutaj, w to miejsce, które mam wyznaczone. Czemu oni puchary palą? Dobra, ale w ogóle rozwaliło mnie teraz przed chwilą, wiecie co? To, że ja za nimi biegłem. Oni się jakby zrezygnowali z tego, żeby szli w to miejsce wyznaczone, a pojawili się nagle tutaj, nie? Dobra, to jest złe zdjęcie, przybliżmy. Też złe. Dobra, mamy to. Musimy wrócić pod salę bokserską. Tak myślałem. Z tego co się orientuję, w ogóle tutaj nie ma chyba. Chociaż nie wiem, może się pomyliłem, bo tutaj ci punkowcy wszyscy wyglądają tak samo, więc ciężko jest mi określić jednoznacznie, czy to byli tamci, którzy też podpalali to. Nie wiem, czy to błąd, czy nie, czy oni są wszyscy takie do siebie podobni. Jedna wielka rodzina. Dobra, tutaj raczej nie przejdę. A nie, jest tutaj włącznik. Okej. Okay. Mechanika, kurde. Nie wiem, co to w ogóle było. Jakiś teren szczerzony. Teraz tak, czekajcie. Tutaj garażu nie ma. No nie, nie trzeba jechać na desce. Innego rodzaju tutaj nie widzę. Ale przeskoczę tutaj to? Nie, nie przeskoczę. Ole! Ole! Dostałem teraz w łeb! Co za naprawdę tutaj? Jestem pod każdym możliwym... Dobra, mamy rower. Uda mi się go wziąć? Uda mi się, dobra! Pod każdym możliwym względem jestem tutaj, kurde, przez każdego gnębiony. Ale mimo wszystko sobie radzę. Nie załamałem się. Zresztą gdybym mógł, to ja bym tutaj się napierdzielał z nimi wszystkimi dosłownie. Dniami i nocami. Też ktoś pytał mnie, co by się stało,
Gdyby Jimmy kilka nocy nie spał pod rządem, powiem wam szczerze, że nie wiem, raczej nic by się nie stało. On jak jest już wieczór, to tak jest taka animacja, jakby chciało mu się spać, ale... Nie, może energia by mu spadała? Nie wiem, ciężko powiedzieć. Do tej pory cały czas chodziłem spać, ale co mnie też rozwaliło, czytając komentarze, ktoś się pytał: Jozi, jak myślisz, Jimmy się kąpie czy nie? Bo on tylko chodzi wszędzie, często w tych samych ciuchach i idzie spać. Chodzi i idzie spać, nie? I ani nie pierze, ani się nie kąpie. Więc też mnie to zastanawia. Dobrze, kurde, że w grach nie ma jakichś czujników, gdzie możemy odczuwać to, co się dzieje w okolicy. A w niektórych miejscach byłoby to fajne, w jakichś fajnych krainach, byłby fajny zapach pewnie, ale w przypadku Jimmy'ego faktycznie mógł być fetur i to niezły. Well, Pauper, what did you find? Yeah, who took our trophies? Don't tell me. It was the Tooth Fairy. Yeah, either it was the Tooth Fairy or the Greaseballs. I wonder which one. Actually, trust fund babies, it was neither. It was those townies. Which townies? The ones who hang out by the factory. Them? Why would they steal our trophies? Don't talk crap, Hopkins. I'm not. I've got a picture to prove it. Why? They don't have any problems with us. Yeah, poor kids just love rich kids who act like stuck-up jerks, don't they? Listen, you overfortunate numbskull. They did everything. Put Johnny Vincent in the home, let the rats out of the library, everything, including your trophies. Why? Because I listened to Gary. So it is your fault. No, it was Gary's fault. You, my friend, have got delusions of grandeur. Nobody cares about you or Gary. You're ridiculous. Come on, Biff. Let's leave this king of the school to his pathetic little fantasies. You are an idiot, Hopkins. I've got a photograph. You know what you can do with that, don't you? No, ja nie lubię takich ludzi. Kurde, no co za frajerzyny, no. Ale dobra, misja wykonana, kasa zarobiona. Kurde, mam tyle tej kasy, że nie ma co z nią zrobić. Trzeba by było... Ej! Panie policjancie, ja już idę grzecznie spać. Proszę mnie zostawić. W sumie jestem ciekaw, co by się stało. Nie, on chyba by mnie odprowadził do pokoju, do spania. Bo chyba nie chciałby, żebym poszedł na komisariat spać. To by było też niezłe, a takiej opcji chyba nie ma w grze. Dobra, jedziemy tutaj, prześpimy się w domku letniskowym. Mamy do niego najbliżej. Ciekawe, czy jak pójdę później spać, to też później wstanie Jimmy. Raczej nie, ale... Jeszcze zapiszę sobie tylko grę. ...72% gry już, okej. I lecimy się położyć. No dobra, nowy dzień, nowe przygody, tak więc idziemy, weźmiemy sobie skuter. W ogóle zastanawia mnie jedna rzecz... Ej, czemu nie ma roweru też? Zastanawia mnie, wiecie co, jedna rzecz. Jak ja komuś ukradnę skuter, a widzieliście, bo kilka razy udało mi się skuter ukraść, to goniły mnie chyba 3 jednostki policji. A jak mi coś ktoś ukradnie, to oczywiście wszyscy mają wyrąbane, co mi się osobiście też bardzo nie podoba. Ale weźmiemy sobie skuter i mam nadzieję, że... I teraz nikt mi go już nie ukradnie. W ogóle wiecie co, ja mam też sporo kasy w swoim ekwipunku. Tak więc skoczę sobie tutaj do Armaciego. Kupimy coś nowego Jimmy'emu. Tylko ja już tutaj sobie muszę bombkę wrzucić w chłopaków. Dobra. Okej, okay. Chyba do sklepu nie wejdą za mną. A tak się zaraz odpicuję tutaj, że oni mnie nie poznają, jak będę wychodził. Armaci ma takie tutaj ciuchy fajne, że na pewno coś tutaj ciekawego dla niego wybierzemy. Takiego, że aż będziecie w szoku. O, zobaczcie, to fajnie wygląda. Dobra, kupimy sobie. Kupimy mu też jakieś spodenki, może jakieś krótkie by się przydało mu kupić. Nie wiem, co te krótkie będą jakieś do tego pasowały. O, te kremowe fajne są, nie? A jeszcze zobaczymy, jakby pasowały. Krótkie też są spoko.
Takie idealne, taki idealny strój na zakończenie roku szkolnego. Dobra, kupimy mu jeszcze jakieś buty, a jakieś takie normalniejsze. Bo w tych poprzednich wygląda jak Pinokio, nie? Takie pierwsze skojarzenie przynajmniej miałem. O, takie coś, dobra. To mi się podoba. Jak wam się podoba? 2 na 10 czy więcej? Chyba więcej, co? A widzicie, mówiłem, że nikt nas nie pozna. Teraz jak w ogóle ludzie nas na ulicach będą widzieli, to od razu sobie pomyślą, że jesteśmy bogaci, to nawet nas nie będą tutaj zaczepiać. A będą myśleli, że będą mieć przerąbane, jak tutaj nam zarobią skuter. Ale dobra, jedziemy sobie na kolejną misję. Porobimy sobie coś ciekawego. Tym skuterkiem faktycznie, raz, dwa, chwila, moment. I jesteśmy na kolejnej misji. Troszkę dziwnie to wygląda, jak tak się chwieje nim. Ale trzeba być wyrozumiałym, ta gra już ma swoje lata. Okej, dobra, pomyliłem hamulec z klaksonem. Wybaczcie. Gorzej jakbym wyżył na tych schodach tutaj. Ale tak, gdzieś tam misja jest na samej górze do wykonania. Udaj się do dyrektora. No dobra. Ah, Hopkins. Now, I'm not one to give in to popular sentiment. You can tell that by your clothes. What? I'm saying you dress great. Irrelevant. As I said, I am not a people pleaser, but in your case, I'm going to make an exception. An exception? Cool. Yes, you are without a doubt the least popular boy in the school right now. Even that fat child who wets himself is more popular than you. Coincidentally, it has also come to my attention that you are a filthy, dirty, foul-mouthed, awful little vandal. Yeah, well, we already knew that. Very droll. A comedian till the end. Well, you'll have to pursue your comedic talents elsewhere, boy. Bulworth is not for you. I'm not the one who's funny. You know what's funny? You. You're a joke, you old creep. You and your stuck-up, lame-ass school, with its bullies, its sex-pest teachers. This place is a dump, and you're a big-nosed freak. This school rewards losers and bullies. I just stand up to them. You painted obscene graffiti on the town hall, boy. I have it on good authority it was you. Oh yeah? Then who squealed? Tell me that. A commendable pupil did feel the need to tell me you were responsible for this outrage. Gary Smith! Look, I may have painted a few jokes on the town hall, but that kid likes to torture people. Gary Smith is the next head of this school. He's responsible, courteous, and not afraid of being an unpopular leader. You are blind, old man. Blind! And you are leaving. I tried to contact your mother, but she's still off on a cruise. Until I hear from her, I will have to let you stay here in your room. But you may not wear the school uniform or attend classes. Gotta be kidding me. You are me. Leaving the academy to attend to your education elsewhere. Now get out! Whatever, man. No dobra, zostaliśmy wyrzuceni ze szkoły. Ale walić to. Mamy tyle rzeczy do porobienia. Wszystkie zajęcia już wykonaliśmy, jakby nie patrzeć. Tak więc wszystkie lekcje pokończone. Tak więc mam to głęboko w tyłku. W ogóle co my tutaj mamy? A, to jest szczurek jakiś z czerwonymi oczami. Pewnie na jakichś dropsach. Tutaj zwróćcie uwagę, pojawił nam się też krasna. Też sobie tutaj jakby przyozdobiło to nasze... nasz pokój. Tutaj mamy jakiś puchar za wyścigi rowerowe. Tu mamy ten kolejny plakat, który sobie też zakupiliśmy. Coś się nowego pojawiło? Kierownica pojawiła się, pewnie za wyścigi kartowe, które właśnie sobie rozgrywałem ostatnio. Coś jeszcze? A, tutaj... Czekajcie. Tu jest plakat. A, i tutaj jest ten plakat drugi. No dobra. Tak więc czekajcie, ja sobie tutaj zobaczę, gdzie my mamy jakieś kolejne misje. Tutaj mamy. Włam część pierwsza. Ale wiecie co? Zapisz sobie też jeszcze wcześniej grę, aby się coś czasami nie skraszowało. I wykonamy sobie tą misję włam, którą mamy tutaj. No dobra. Hey Jimmy, how you doing? Terrible. Everybody hates me. Everybody might hate you, but everybody laughs at me. Yeah, that's true. Those kids are jerks anyway, but I tried. I know! I mean, I tried to do the right thing,
Make people happy, stop all the fighting, make everyone calm down. Now everyone laughs at me. People used to be scared of me, and now I'm a joke. It was Gary. It must have been. I know. I can't deal with the fact that that kid beat me. Well, it ain't over yet. God, one minor setback and you're acting like a baby. You're pathetic. I've been expelled. They're just waiting for my mother to come back from her 58th honeymoon, then I'm out of here. How was that a minor setback? Losers! Oh, shut up, you fat dork. Whatever. You and your has-been friend don't scare me. See? Even a dork like that laughs at me. We gotta prove Gary was behind everything. We don't even know if it was Gary. All we know is Townie kids beat up a bunch of Bulworth kids. I mean, I don't even care anymore. Well, we've gotta find out what's going on. Come on! Okay, but if we're gonna take on those Townies, we're gonna need a bunch of backup. Someone big who doesn't hate me yet. Russell! He'll be at his house at Old Bulworth Vale. No dobra, musimy sobie do niego pojechać. Nie mamy oczywiście ani roweru tutaj, ani nic, bo nam się z automatu tutaj Jimmy przeniósł. Tutaj cholera, powinny być te rowery. Mi się wydawało czasami, że tutaj one się pojawiały. Ale nie, nie ma nic. No dobra. No, jeszcze wyrąbałem. No proszę, zobaczcie, jak na żądanie pojawił nam się rower. Dobra, bierzemy, jedziemy. Jimmy mówi, że nikt go nie lubi, wszyscy się z niego śmieją, ale tutaj proszę bardzo. Nawet nie musi głośno mówić, a wystarczy, że pomyśli, że przydałby mu się rower i już nadjeżdża. Zerknę, gdzie to jest. Tutaj muszę teraz skręcić. Teraz jak na górę, czy... Czekajcie, jak to jest? Dobra, mogę pojechać tędy i przejedziemy sobie przy okazji tutaj przez park. Hey, Russell! I need your help to bust into the dropout's hideout. Okej, dobra. Wtedy zastanawiałem się, czy można ukraść ten motocykl policyjny. Zresztą wam to pokazywałem i nie można, ale niemalże identyczny właśnie on ma. A my musimy korzystać niestety z skuterka. Ale mam nadzieję, że go dogonię. Dziwię się, powiem wam, że nie mógł nas wziąć na ten, na tył. Zapierdziela nieźle, ludzie skaczą, uciekają. Policja niewzruszona w ogóle na takie akcje. No to może nawet i lepiej. Nie mam pytań. Jednak... A, z automatem się odpaliła druga misja. Po tej akcji już nie mam wątpliwości, że coś z głową ma ten chłopak. I gotta talk to that Edgar kid. I don't think he wants to.
Okej, co ja tu mam zrobić? Zresetuj prądnicę, by przywrócić zasilanie. Okej. Powiem wam, że ci punkowcy dosyć słabo tutaj sobie radzą. Bra jedną. A tam widzę, że mamy kolejnych. Przejdę tutaj w ogóle przez to? Nie kopnie mnie prąd? Czekajcie, może mamy jakieś tutaj drugie wejście? Nie, nie mam drugiego wejścia, ale... Jak tu przejść? Czekajcie, chyba że tędy, o! Jestem wężem! A mówiłem? Jestem wężem, jestem niebezpieczny, koleżko. Chcę widzieć, jak się cyka już mnie? Dobra, załatwiony. To jeszcze raz wam pokażę. Jestem wężem. Dobra, lecimy dalej. Zakładam, że to będzie jakiś czarno... Ej! Kto zaatakował Zoe? No nie żartujcie, że jeden koleś był w stanie... Bez jaj. Nie zwróciłem, wiecie co, w ogóle na to uwagi. Jak nieraz patrzyłem na jej pasek zdrowia, to miała pełny. Nie chcę mi się wierzyć, że koleś jeden... I on tutaj załatwił. Ale dobra, powtórzymy sobie to oczywiście. Czekaj, zaraz zobaczymy. To jest... A, czyli z automatu odpaliła mi się ta misja włam, część druga. Tak więc słuchajcie, ja się z wami w tym miejscu pożegnam. Widzę, że odcinek dosyć już sporo trwa. A kolejny odcinek sobie rozpocznę od tego momentu, jak po prostu tutaj już to wszystko pozałatwiam z tymi... pstryczkami, które przed chwilą tutaj widzieliście, musiałem aktywować i w tym miejscu, gdzie zabili mi Zoe, raczej, nie wiem, obezwładnili ją tylko, sobie rozpoczniemy kolejny odcinek, dobra? Mam nadzieję, że się na mnie nie obrazicie, postaram się, żebyście jutro już odcinek kolejny na moim kanale sobie mogli obejrzeć w jakichś normalnych popołudniowych godzinach, no więc słuchajcie, to by było na dzisiaj tyle, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć!